Otwieram 66. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest 18 radnych. Tym samym stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam Pana Burmistrza, Pana Piotra Petrykowskiego. Witam Zastępcę Burmistrza, Pana Krzysztofa Hećmana, Pana Sekretarza. Witam media. Witam media i wszystkich obecnych na sali. 66. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek Burmistrza Miasta w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały otrzymali Panie i Panowie Radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Jesteśmy w punkcie 2a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2023-2036 otrzymali Panie i Panowie Radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/66. I poproszę Panią Radną Lucenę Jędryczka, Przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu. Proszę o zachowanie spokoju na sali. Proszę Panią Lucenę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. W związku ze złożonymi ofertami wykonania modernizacji stadionu miejskiego zwiększono w 2024 roku wydatki na wykonanie inwestycji na kwotę 1 717 300 zł, w tym 1 367 600 na pokrycie kosztów robót budowlanych oraz 349 700 wydatki związane z inspektorem nadzoru. Komisja, która się odbyła dzisiaj, zaproponowała takie zmiany. Koszt całej inwestycji to 1 542 450, w tym koszty inspektora nadzoru 174 850 zł. I drugi punkt. W zadaniu przebudowa placu Westerplatte uaktualniono w załączniku numer 2 całkowite nakłady o nakłady poniesione w latach wcześniejszych, to jest w latach 2017-2021. Ponadto w załączniku numer 2 w kolumnie limit 2023 dostosowano kwotę do zapisów w budżecie na 2023 rok, w którym przewiduje się wydatki na wyżej wymienione inwestycje na poziomie 1 13 494 zł. Komisja zaopiniowała to pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Propozycja komisji jest taka, jak dobrze zrozumiałem, żeby kwotę 349 700 zł przeznaczoną na nadzór zmniejszyć do kwoty 174 850. Tak jest. Mam takie pytanie, może nim tego, czy pan burmistrz może to potraktować jako autopoprawkę, to byśmy nie musieli głosować tego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uczestniczyłem w pracach komisji, jestem jak najbardziej za. Traktujemy to jako autopoprawkę burmistrza, zatem nie będę poddawał tej poprawki komisji pod głosowanie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za projektem uchwały oznaczonego numerem 1/66? Przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 2b porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia na powierzenie miastu Bartoszyce letniego utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 51 w mieście Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 2/66. Również poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały w zastępstwie nieobecnej Pani Przewodniczącej. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na powierzenie miastu Bartoszyce letniego utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 51 w mieście Bartoszyce. Burmistrz miasta Bartoszyce wystąpił z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z propozycją przyjęcia letniego utrzymania pasa drogi krajowej nr 51 w mieście Bartoszyce. Propozycja została przyjęta. Przygotowano porozumienie
i wykonanie zadań strony ustaliły na łączną kwotę ryczałtową brutto 78 tysięcy złotych. Porozumienie zawarte będzie na okres od 15 kwiecień 2023 do 15 listopada 2023. Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Radna Elżbieta Zabłocka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja tylko mam jedno pytanie. Czy te pieniądze zostały skalkulowane i one wystarczą na 100% na utrzymanie tego letniej drogi, tej drogi, czy po prostu miasto będzie musiało dopłacać? Proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Radno, Radna Elżbieta Zabłocka. Tak, było to zgodne z tym, co skalkulowane. Drogi krajowe zgodziły się na kwotę dokładnie taką, o którą wnioskowaliśmy. Więcej pytań nie ma do projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2 na 66, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 66. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.